Boże, co wy macie we łbach? Chciałbym białe święta! Szczęść Boże! Co kurwa, biedaki, tęskniliście? Nie wiem, że to przywołał mnie Wielki Świąt. Ale czy przecież ostatni materiał był... 3000 years ago. Nie. Zła odpowiedź. Great job. Hey, that's pretty good. Ja nie wiem, o co wam chodzi. Nie ma tak wróć na główny kanał, jak pod sam koniec grudnia, jak są najgorsze zarobki w YouTubie. Co mogę powiedzieć? Zawsze miałem łeb do interesów. Nie poddajemy się. Lecimy kurwa dalej. To ja lubię, to ja rozumiem. Wracamy i lecimy, cebule. Wielkie dzięki za lajki, suby. No to zaczynamy zabawę. Zobaczmy, z czego ostatnio śmiały się internety. Mam wrażenie, że ostatnio każdy chce zostać strażakiem. Świeczki masz, dobrał na dzwoń. Jak śledzicie mnie na moim drugim kanale, to widzieliście już moją reakcję na jeden z memów o nim. A marginesie to lekko żałuję, że jeszcze nie przeglądamy memów na głównym kanale, bo jak zobaczyłem... Strażaka Browna! Przez ciebie wyłączył nam monetyzację na YouTubie! Nie! Ło, najgorsza kara. Dożywocie? Kara śmierci? Nie! Wyłączenie monetyzacji na YouTubie! Nie! I fear no man, but that thing. It scares me. Wow! Wiecie, że minęło 20 lat od premiery Powrotu Króla? Zero powiązań. Zachaj z YouTube'a. Kurde. Skąd wiedzieli, że król powróci? Mój panie. Może wiedzieli, że mleko kupuje, co? Kurde. Stary memik. Wyjdź mi do sklepu po pączki. Nie, Cody, zniszcz go! Cast it into the fire! Destroy it! No. Jeden pączek, by na święta swój bebek roztyć. Tam pójdzie w cycki. Nope. Dobry! Prosty, dobry memik. Mam mini atak serca, kiedy nie czuję jednej z tych rzeczy w mojej kieszeni. Dobre, dobre. Oczywiście mówię o kluczach. No nie! Really? Oh, so that's how you gonna play it. And it became personal with me. Co to jest? Budżet 94 milionów. Gondor, gdy jest najsłabszy. 1 miliard budżetu. Kuba kasy. To na to, za to można byłoby kupić aż... Cztery pączki. Budżet 1 miliarda dolarów. Numenor, który jest najbardziej popularny. Takie 2 na 10. Mamo, ale na AliExpressie wyglądało ładniej. Kurde, pierścienie władzy, ty, wy wiecie, co się będzie działo, jak wyjdzie drugi sezon? And for Frodo, the bottled tears of an ice troll. Did I mention I killed an ice troll many years ago? In under 10 seconds. Aha, a to jest nowy Sauron, którego zobaczymy w drugim sezonie. Grubo, co? Rings of Power! Ale oprócz 20-lecia Powrotu Króla... Dziękuję, dziękuję.
W tym roku jeszcze przecież mieliśmy 40-lecie powrotu, powrotu Jedi. Zobaczmy sobie parę Star Warsowych memików. Ile zajęło mi, żeby ogarnąć, o co chodzi? Nie jestem młodzikiem, mam 14 lat! Ja mam 10, ale jestem dosyć wysoki na swój wiek. Ej, chwila, to dlaczego... Te stare dziady, które my widzieliśmy na ekranie, czy w Wojnach Klonów, miały 10 lat? To dlaczego Anakin ich lubił? Wow. Co? Kto jest najgorszą postacią w Star Wars? 13% Jar Jar. Przyznawajcie, kto głosował? Kurde, 13%. Aż muszę nóż podnieść. Aż mnie się nóż wysunął. Tylko 16% Rewa. Snoke 11%. Rey... To jest taki mały błąd gramatyczny. Rey Skwask... Tutaj powinno pisać Rey Palpatine. Coś ty za jedna. Jestem Rey. Jaka znowu Rey? Rey Skywalker. Zła odpowiedź. Taki mały spoiler. Wiecie, że nadchodzący 10. epizod Gwiezdnych Wojen ma być o Rey. Powodzenia, Lucasfilm? I have a bad feeling about this. Serio. Ludzie bardziej lubią Rewę od Rey. Wow. Podczas montowania zorientowałem się, że ludzie głównie głosują na Rey, bo... Tak każe obyczaj. No, ale jak pisaliście drugim kanalem, jeśli film będzie zły, to przynajmniej będzie nowy materiał na meły, na przykład takie jak... To koniec prequele! Nie ma nowych memów! Anakin, zła odpowiedź. Jest jeszcze dla ciebie nadzieja. Ogólnie, jeśli chcecie wiedzieć, co Mua myślał o najnowszym serialu o Gwiezdnych Wojnach, czyli Asoka. To jest tak suche. To macie wszystkie recenzje naszym pięknym, poetyckim wstępem na drugim kanale. Kiedy Vader w domu z Asoką tańcował, to Wojtek sytuację uratował. A Tron do kontrataku się szykował. Przecież k***a, panie kapitanie, jak wylądujemy na słońcu, to się spalimy. Tępy k***u, masz mnie za idiotę, wylądujemy w nocy. K***a, teraz już wiem, dlaczego jest pan kapitanem. No, oczywiście nie dawaliście mi spokoju, więc w ostatnim epizodzie przyjrzeliśmy parę memów. Zamawiam pizzę, smarku. Co byś na nie chciała? Ananasa! Zła odpowiedź. Dlatego... Może w zemście Sithów Palpatine przeciągnął go na ciemną stronę moc tak naprawdę, bo powiedział, że Jedi dają ananasy na pizzę. Kontroluje Senat i nasze sądy! Nie możemy pozostawić go przy życiu! Windu bierze pizzę z ananasem. I kepsa na łagodnym. Nie! Ho, cebulę. I to jest głupie. Jako, że ten materiał miał być już 5000 lat temu i wcale się nie pochorowałem po drodze, mamy świąteczny sweter z świąteczne czarne okulary. Chuj wie dlaczego. Zobaczmy parę świątecznych memów. Dlaczego ja się z tego śmieję? O, kurwa. Fajnie zwrócić.
Santa Claus don't come to our house anymore. Don't care if we're naughty or nice. We're the ones that gave Santa Claus and all his reindeer lice. Boże, co wy macie w ełbach? Gdzie wy te memy znajdujecie? Chciałbym białe święta! Szczęść Boże! Memiki z bramem jeszcze się kurwa kręcą. Nie, dobra, te okulary są głupie. Pozytywny nastrój, jej! Ludzie, Boże, niech 2022, nie trzeci, nie 24 będzie dobrym rokiem, Bóg. Lol, ty nadal żyjesz. Co? Ktoś dostał k***a powtórzkę. Ze Shrekiem podpisano Naruto? Nic dziwnego, że Shrek to jest jedno z moich ulubionych anime. Dalej. Może niekoniecznie będziemy robić trylogię filmów, dlaczego nie było. Ale może zróbmy małe, powracające Q&A. Możecie pisać w komentarzach P w nawiasie i wasze pytanko. Spodziewajcie się samych poważnych, konstruktywnych odpowiedzi. Nie. A memiki do kolejnego odcinka możecie wpisać na Discorda, na Facebooka. Ktoś jeszcze korzysta z Facebooka? A w ogóle to dzięki za lajki, wiecie, i kurde, Amerykanie jak mówią smash the like button, to im się świeci na dole przycisk lajka. Zaświecił się? Kurde, aż to chcę wypróbować. Powiedzcie w komentarzach, czy się zaświecił, jak powiedziałem. Smash the like button. Kurde, muszę wam powiedzieć, fajnie zwrócić. Szczególnie oczywiście we własnej osobie, to, bo tak, to jestem ja, a nie jakieś, nie wiem, AI, które zaprogramowałem.